Witam kochani i teraz mamy kolejne negatywne emocje i pamiętajcie, że każda emocja jest tymczasowa, przechodzi i pojawia się nowa emocja lub nowy nastrój. Więc dzisiaj przedstawię Wam regret, czyli żal, forgiving, wyrozumiały, helpless, czyli bezradny. Zacznijmy od bezradnego. Czuję się bezradny, weak, empty and vulnerable, beyond help. Słaby, pusty i wrażliwy. Ponad siły, ponad pomoc. Helpless, bez pomocy, bezradny. Can you think of a time when you overcame a challenge? Czy możesz przypomnieć sobie czas, kiedy ty potrafiłeś sprostać swoim wyzwaniom? Drugie. How did you do that? W jaki sposób to zrobiłeś? What motivates you? Co motywowało ciebie wtedy? Trzecie. What can you learn about yourself from this and how can this help you to make real positive changes for yourself? Co cię nauczyło to wtedy o sobie i jak to pomogło ci w życiu i pozytywnych zmianach dla ciebie? Affirmation. I'm strong. I fight my own battles. I will grow from this experience. Afirmacja. Ja jestem silnym. Ja walczę ze swoimi słabościami. Ja rosnę z doświadczeń. Ja rozwoję. To jest rozwój, jak zdobywam nowe doświadczenia. Piękne. Mamy teraz żal. If only. Jeśli tylko. What are your regrets? What were the reason for your action? Skąd wziął się twój żal? Jaki jest powód twojej akcji, twojego takiego żalu? What are the consequences for you now? Jakie teraz przeżywasz konsekwencje związane z żalem? Co możesz zrobić inaczej, innym razem, w innej sytuacji? I can learn from the past things through my option and make the right decision. All will be well. Mogę myśleć o opcjach i dobrych decyzjach. Wszystko będzie dobrze. Okay, and forgiving. We all make mistakes. Czyli wybaczam. How easy or hard is to find forgiveness in your heart? Jak łatwo czy trudno jest znaleźć wybaczenie w twoim sercu? How will forgiveness help you? W jaki sposób to, że wybaczyłeś, pomogło tobie? Trzecie, what do you need to do to forgive? Co musisz zrobić, żeby wybaczyć? I can forgive and forget if I choose. Letting go will all allow me to move toward acceptance of what is and a fate in a what will be. Ja mogę wybaczyć i zapomnieć, kiedy tylko chcę. Mogę pozwolić, żeby iść naprzód to, co ja chcę i co sobie wymarzę. Tak. Okej, kochani. Także mamy trzecie. Trzeci nastrój. Dziękuję za ten filmik i zapraszam do następnego.